Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U Tomka Rumińskiego w oddziale 0326 Toruń byliśmy kilka lotów temu. To był wtedy lot chyba drugi w oddziale, pierwszy, tak? Pierwszy był wtedy. Powiedzmy, wtedy był pierwszy lot. Tomek miał na locie 80 gołębi, tak? 93 chyba. 93. My obserwowaliśmy przylot do 80 któregoś, ale teraz co ciekawe, my obserwowaliśmy akurat przylot 40 chyba pierwszych gołębi w oddziale, tak? Jak się okazało. 41 pierwszych. 41 pierwszych w oddziale. Teraz mamy lot numer 5. W międzyczasie jeszcze też miał Tomek taki lot udany. On nam teraz powie właśnie, jak te loty wyglądały. A czy to drugi lot? Położyłem 90 sztuk, 88 w konkursie, na 42 pierwsze, 40 moich na odzie. Z trzeciego lotu trochę gołębie zapchnęło na południe, było 51 gołębi w 30 tam parę sekund w zegarze. Ale od 33 w oddziale, no i tydzień temu włożyłem 62 gołębie, no to 28 pierwszych na odzie na razie. Ciska się na usta pytanie, czemu złożyłeś 60 parę, jak zaczynaliśmy 90, czyli straciłeś jakieś? Nie, na czterech lotach zgubiłem jedno gołębie tylko. To czemu? Zostawiłem część, niepewne pogody. Aha, nie chciałeś ryzykować całego. No i wtedy jak przylatuje więcej grupą, to wypychają te typowane. Nie? Aha, czyli zostawiłeś te gorsze, tak? Czy jak to? Bo mówisz, że te typowane to... Zostawiłem dobrych dużo głębi, ale i takich, co nie leciały tam gorzej. Znaczy z dobrych głębi, a aż tak czołowo nie siadały, też sobie zostało. Teraz mamy ten lot numer 5. Masz, przypomnijmy, ile gołębi? 60? 62 gołębie włożyłem. Dwa. Lot się odbywa z miejscowości Trzebiatów. Trzebiatów jest 70, tak, i wypuszczone pierwotnie było planowane o 7, a były wypuszczone o godzinie 8. Ja kiedy tutaj do Tomka jechałem z północy, tak jak ostatnio, obserwowałem, pogoda była zachmurzone, niebo mocno, takie jeszcze było, słońca nie widać, ale teraz zobaczmy, już się tutaj wiatr przegonił, chmury, słońce wyszło, za plecami mamy je, no nie będę jego filmował, ale wierzmy, widzimy po gołębniku, że oświetla go promienie słońca, odświetlają, ale tutaj też czekamy teraz, bo Tomek ma tutaj w ręku karmę jakąś tam trzyma. No to do wołania. Tak, a tutaj jak się nazywa, jeszcze mamy też kibiców, chodź tutaj przedstawisz się, bo zobaczmy, jakich kibiców Tomek ma. Sami młodzi ludzie praktycznie na dziechę, na dwóch, to 100% można powiedzieć. Siebie już nie zaliczam do młodych, kolega się przedstawi. Marcin Kubica, jestem tam z oddziału Dalanów. Tak, tam gdzie 10 km od kolegi Arka Koniecznego, ale mówi sam, że jeszcze u niego nigdy nie był. Nie, osobiście nie. To koledze Arkowi polecamy, żeby zaprosił hodowcę młodego do siebie, żeby zobaczył też może coś się skorzysta z porad. Nie? Dokładnie. Tutaj u Tomka trochę, tu specjalnie przyjechałeś na lot? Dokładnie, raczej specjalnie. Częściej byłem może u Tomka, jak lotujesz, był... Sam nie lotujesz? Lotuję. A na młode chyba nie teraz? Na młode, my tylko myśmy lot skończyli w zeszłym tygodniu już. Aha, czyli lotowałeś. Jak tam się w oddziale szło? Na dorosłe gołębie wygrałem jako pierwszy, a na... Ale w sekcji, w oddziale? W oddziale. W oddziale? W oddziale. Na dorosłe wygrałeś? Wygrałem. O. A na młode skończyłem na 5. miejscu. No to co tam, to teraz co, ja tutaj gafę popełniłem, mówię do Darka, przyjdzie się coś zobaczyć, wie, to jak on to wygrywa. No, no ale nic, ale jak to mówią, pycha kroczy przed upadkiem, trzeba zawsze uważać. Dokładnie. A iloma gołębiami lotujesz tam w ogóle? Zaczynałem z 52. Na stare? Na stare. A skończyłeś? A skończyłem bodajże około 30, ale nie koszowałem zawsze wszystkich, bo te roczne przeważnie tam oszczędzałem troszkę. A na młode? Młode zaczynałem 49, sezon skończyłem 44. No to nie miałeś dużych sezonów. Nie, udane. Nie. Udane. To jak podobnie jak u Tomasza. No. Tomasz, jak się nazywa? No proszę. Bynajmniej z Tomka gołębi tam nic nie zginęło, wszystko. A dużo gołębi masz? Na jakich gołębiach bazujesz u siebie? Ja tam mam rasy Szelens. Sprowadziłem kiedyś gołębie od Grzegorza Klingiera ze Szczecina, no i teraz od Tomka tu nabyłem. A Tomka nabyłeś chyba niedawno, co? W zeszłym roku. W zeszłym roku, jak już coś lotowało z tego? Tam? No młode, nie? W tym się roku coś sprawdziło, tak, ale wiesz, tam bez tak szczerze, bez tam zmieniania, nie? No nic z tych gołębi nie zginęło na młode, a ja młode tam bardziej to jest dla mnie etap, więc karmię je mocno, więc jakiejś szpicy nie ma, ale nie giną, nie? Dokładnie. No tutaj Tomek jakoś specjalnie przygotowywał, teraz nie, bo prowadzisz podejrzewam na młode, tak, nie? Dużą przewagę masz nad kolegami z oddziału? To zależy w jakiej punktacji tam, w jednej większej, drugiej. No tutaj Tomek mniejsze. Jeszcze mieliśmy ostatnie gołębie na aukcji Tomka, one bardzo dobrze zeszły. Przy okazji też jeszcze powiem, Tomek wzbogacił się w międzyczasie o chyba Mercedesa, na jednym ze wspólnych gołębników tam wygrał, także gratulujemy, a tutaj w oddziale niestety takiej nagrody nie będzie, ale satysfakcja, no i teraz jeszcze będziemy czekać na wyniki, jak się te przełożą na klasyfikacji ogólnopolskiej. No na razie jest dobrze, ale żebyśmy nie zapeszyli. No. Tutaj dzisiaj jakieś kibice przyjdą jeszcze? Tak, jeszcze mają przyjechać. Jeszcze przyjechać mają. No to zobaczymy. Będziemy tutaj sobie tu obserwować. Także na razie dziękujemy i będziemy tutaj czekać właśnie na przylot tych gołębi. Tutaj czekamy na gołębie. Tutaj kolegę poprosimy, żeby przedstawił się nam.
Witam wszystkich kolegów. Za tych czarnych okularów przemawia do nas kolega Drozdowski Janusz. Z oddziału 0323, tak? 21. Jeden Chełmża. Chełmża, dokładnie. Mistrz oddziału, tak? Na gołębie młode. Na stare? Na stare skończyłem na piątym locie, bo miałem praktycznie same roczne gołębie. Zaprzestałem, żeby na teraz, na przyszły rok się może pobawić trochę więcej. Powiedzmy, bo w oddziale Chełmża kolegę Hałata kiedyś odwiedzaliśmy, ale jeszcze powiedzmy, jak wam teraz, ilu macie hodowców tam w oddziale? W oddziale jest 80 kilku hodowców. Na młode teraz ilu leciało? Oj, nie pamiętam dokładnie, tak 60. No, czyli troszeczkę mniej. No, coraz kolejne loty, coraz mniej, to czyli coraz mniej. Ale nie było jakieś takie bomby, żeby straty wielkie czy coś w oddziale? Czy kolosalne. Kolosalne. Kolosalne straty? Na pierwszym locie straciłem 51, na drugim locie straciłem 49, na trzecim locie straciłem 2. Bo mieliśmy tylko 3 loty, 4 odwołany. Czyli no dzisiaj kolega mógł przyjechać do nas, bo lot nie odbywał się dzisiaj? Nie odbywał się lot. Wiedzieliśmy już w tamtym tygodniu, że lot się nie odbywa. Także po ostatnim locie skończyło się super. Czyli można przyjść do kolegi Tomka, przyjść kibicować? No na pewno tak. Często staram się tutaj być u kolegi. Dużo dostaję podpowiedzi, co jak zrobić. I dzięki temu... Ja się zapytam, to tak może ile kolega ma lat? Ja mam lat 44. To troszeczkę mniej ode mnie jeszcze, ale zobaczmy, kolega Tomek, przypomnijmy, ty 25. 5. Także kolega z tego tytułu, że korzysta z rad młodszego hodowcy, wiekiem i stażem, chyba nie ma takich... Mądrych ludzi trzeba słuchać. Bardzo mądre słowa. O, i będziemy tutaj czekać. O. Na razie widzimy, słońce przeziera przez te chmurki. Która jest godzina, Tomek? Mamy tu zegarek jakiś? Zaraz powiem. Ktoś u komunii był, wprawdzie Toruń to powinny... 11. No to jeszcze no. Tak do pół godziny i powinny 3 być. 3 godziny już są w locie, 290, 270 tak? Kilometrów. Może nawet. I to takie jeszcze 3 godziny, 3,5, no tak, 4, do to tak 3, takiego. Godziny no zobaczymy. Być, no. Może będziemy tutaj oglądać mistrzowskie przyloty. Zobaczymy. Zobaczymy. Mamy pierwsze 3 gołębie. Godzina jest teraz która? Zaraz popatrzymy. Ale mamy pierwsze 3, przyszły z kierunku. Lądują. 11.40, czyli 3 godziny 40 minut. Tomek zaraz nam powie, jaka prędkość ich jest. Jeden jeszcze krąży. Tamte siedzą. Zobaczymy, czy wejdą zaraz. No, 2 latają, to już jeszcze doszedł jeden w międzyczasie. O. O, coś nie chcą wejść, widzę. A jastrząb jest, ojo, rzeczywiście. No, pech się zdarzył, ale to tak jest normalna rzecz. No, no, jastrząb tu jest, już widzę, o tam. To jeszcze jeden, tam masz, tam zobacz. Tam jest jeden. I tam jeszcze jeden. Proszę, to cała para. Cała para. Gdzie one są teraz tu? Rozpierzchły się trochę. Już nie widać. Poszły, nie, one się przestraszyły akurat. A ten jastrząb zawrócił, kurwa. Nie, on tam poszedł dalej już. To tu jest, zawraca. Gdzie? Tam jest, krąży. To jeszcze no. Jeden. Idą cztery gołębie. Gdzie? Inne czy te? Inne chyba. Albo te. Tutaj trzy są. To są inne? Te jak w górę. Tomek, to są inne czy te same? A jeszcze 2 są. Krążą, 7 jest sztuk razem. Ja widzę, aha. Wysoko, wysoko latają. O, siadają, siadają. No i wchodzą już. 6. Chyba 6 jest, co Tomek? Jeszcze następne, gdzie? O tu, co widzimy, w niebie. Te wszystkie weszły na razie już. Jeszcze jeden krąży, drugi też. 2 krąży. 4 to cały czas dolatują, widzę. Cały czas. No tutaj ze wszystkich krążów. O tutaj, zobaczmy. 2, 3. O. A 4 nie widzę. A tu jeszcze jeden, pojedynczo, rzeczywiście. Jeszcze. I następne dolatują. Tak, tu widzimy, no, takie małe punkciki, o. O, jest, tutaj. Tu mamy już 10 jest.
cały czas. Nie mamy żadnych. O, i widzimy, od razu lepiej wchodzą. Wszystkie usiadły, czy jest? Wszystkie, tak. Teraz na razie wszystkie. Zobacz, ile Tomek jest. 13. No. Tutaj mamy, o, właśnie. Krąży, krąży. O. Ile jest? 13. 13. Krąży. O, i wysiada. Nie kładł. Halo? Słyszymy, kolega Tomek odebrał telefon. Pewnie od jakiegoś hodowcy. Każdego interesuje, jak przychodzą gołębie, zwłaszcza teraz, ostatni lot. Kolega Tomek prowadzi, przypomnijmy. Zobaczymy, czy po tym locie też uda mu się uzyskać przewagę nad konkurencją. Czyli mamy wszystkie gołębie, które do tej pory się pojawiły na niebie, już są w gołębniku. No, teraz nie zdążyliśmy, ale tam siedzi na wlocie białolotek, już wszedł, znaczy się, tak? To jeden z tych, co mieliśmy takich pstrych właśnie, tylko tamten był nakrapiany pstry. Co ale od południa gołębie idą, nie ma typowanych, te co się dały czołowo gdzieś przeszły. Tutaj. Gdzieś przeszły? A nie z kierunku przyleciały? Nie, no kierunek jest sam. Patrz, no rzeczywiście. Kierunek jest z prawej strony gołębika, a siadają tu centralnie. Z tego, czyli tam jest toruń chyba, nie? Tam. Toruń jest toruń tam. Jezus, mi się już myli. A zobaczmy, a tutaj naprawdę nie pijemy alkoholu żadnego za dużo. No nic, popatrzymy. 14 jest w każdym razie już. No, 14. 14, 62. Co? Aha, bo tutaj widzimy jeszcze tutaj kibiców, mamy tutaj trochę. O. Tu tata właśnie kibice, to ja nie dyskryminuję nikogo. Babcia i żona, tak? Czy dziewczyna? Tam, narzeczona. Narzeczona, także widzimy tutaj, nawet płeć piękna nas tutaj wspomaga w kibicowaniu. Wuwuzele jakieś by się przydały, aczkolwiek nie, w sporcie gołębiarskim może nie są wskazane. Chyba raczej nie. Jeszcze 15 już chyba gołąb. Zobaczymy, czy to będzie z tych typowanych. O. Tam chyba z Nadwisły nadleciał, tak? Czy jak? To... Krąży, krąży. Też od południa ma? No, tam mieszka 10 km na południe, to mówi, że od południa. Idą od Wocławka, mówi nawet gdzieś tam. To może szły w ogóle południową trasą gdzieś. No, gdzieś zeszły, coś nie zniosło. Ciekawe, czy nie mgły. Mgły no. Cały wczoraj wieczór, jak tykałem pawały deszcze. O, jest. Siad już teraz. Już jest odbity. Patrzymy sobie tutaj okolice, teraz troszeczkę chmury naszły, ale to na razie nie mamy na razie żadnych jeszcze innych ptaków, czyli jest 15 sztuk odbitych. Przychodzą z tej strony, tutaj akurat tu będziemy się ich teraz dalej następnych spodziewać. I pojawił się też z tego kierunku w południowego 16 sztuka. Ale spada do Jarka tamten. O. Co.
zmęczone są. Ciężki był chyba lot dla nich, nie? Widać, że takie... Siadają te słabsze. Te słabsze? Oby się zeszło. Jeszcze tych czołowych nie ma wcale. Zobaczymy. No czołowe z tego lotu już mamy, bo już przyszły. Z tego lotu. A te, które były wcześniej sklasyfikowane lepiej, to na razie ich nie ma. Ale na pewno się zaraz jakieś pojawią. Kapie kolejny, kapie po pojedynczo. Nie mamy żadnych spektakularnego przylotu w grupie. Tam pierwsze pojawiły się 4 sztuki, 5. Tak było w jednym momencie może z 8-10 głębi w powietrzu. Teraz pojedynczo już przylatują. O, tutaj siada. Nie wiemy jeszcze, Tomek będzie. Teraz Tomek będzie wiedział, czy typowany, czy nie. Typowany? Nie. No, gdzieś się te najlepsze wytypowane chyba zabrały, ale na pewno będą dolatywać jeszcze. Pojawiła się grupa 2, 4, 6 gołębi. Wszystko z południa tam. No. Trzy. Leciały grupą w sześcioro, ale trzy są tutaj nad nami tylko na razie. Czyli tamte były kogoś innego, o, ale te będą stąd widać nasiadać zaraz. Zobaczmy. Dwa. O, ten zszedł. Tu już chyba będzie siadał ten, tak. I jeszcze drugi dom dołączył. Już razem chyba z 20 będzie, nie? 19 albo 20 z tymi dwoma. Jakieś typowane jakieś się pojawiły? Chyba nie. Zobaczymy to zaraz. Czekam, aż tutaj odbiją. Skrzydła mają opuszczone, a zmęczone wyglądają takie, nie? Chyba. Te aczkolwiek nie są aż takie chyba zmęczone. O, słyszymy już dwa odbite. Ile jest? 20 czy 19? Co, Tomek? 21. 21. A bo te siadały, to tak nie zdążyłem. Są typowane jakieś już? Nie ma nic. Nie ma nic. One gdzieś daleko poszły chyba. No ale będziemy, tutaj Tomek prorokuje, że będą się cały dzień schodzić, oby się jak najwięcej ich zeszło. Ale będziemy czekać jeszcze jakiś czas, popatrzymy. Teraz takie grupy mogłyby przychodzić. Tutaj widzieliśmy, leciała grupa 6 gołębi, 3. O. Do kolegi poleciał. Tutaj kolega jakiego masz obok? A co, ta poleciał gdzie indziej. Tu Jarek Śliński obok mieszkał. Tam też widzieliśmy, jak lądowały u niego gołębi. Kolega w oddziale też jest w Toruniu, sekcja Brzozówka, tak? No, Lubicz. Lubicz. O. Wszystko z tego kierunku, gdzie teraz patrzymy właśnie tam na latu. I dlatego też tam właśnie ich wypatrujemy. Grupa 2, 4, 5, 6 gołębi, jeden już z nich siadł. Znienacka nas trochę zaskoczyła, ale z tego kierunku właśnie to będzie 21, 2, 4, 6, 7. To prawie połowa będzie zaraz temu. Jedni kibice tam stanęli, bo stamtąd lepiej widać, tak? No właśnie. I jeszcze następnie. Nie widzę na razie. Ja nie widzę tego. Lata coś nie. A je, nie, no tu jest jastrząb, kurde, a nie ten. Następne, patrz, pięć. Ty patrz, jest jastrząb tu. U góry. A tu 5 sztuk następne z tego kierunku. Zobaczymy, jak one mimo jastrzębia będą lądować. Lądować. No. O, tu 5 sztuk jest te.
Słyszymy, tamte już weszły. A te pięć krąży tutaj. Gdzie one są? A tu. Musimy tak tutaj skierować obiekty w kamery, gdyż czasami mamy słońce, no za chmur teraz się akurat pojawia, to podejrzewam, że nam oślepia trochę, nie będziemy widzieć. Tutaj natomiast, kiedy będziemy spokojnie czekać, o widzimy, już nie było. No to już ponad połowę, Tomek, masz spokojnie. No to będzie gdzieś 20, 33 sztuki, chyba tak, czy 32. O, już wszystkie są, ile masz? 32 i ten, i są typowane już jakieś? Trzy typowane. No i dobrze, już połowa ponad jest. Będą za chwilkę. Co? Teraz tak, jak już te nietypowane się podbijały, to teraz tylko te typowane będą. Miałby wschód. Wszystko z południa. Szkoła zrobiła ładnie. No, zdarza się. Dobrze, że przylatują w każdym bądź razie. Teraz widzimy się, pojawiły tak pojedyncze, a teraz się już dwa ostatnie to były w dwóch grupach, 6 i 5, tak, czyli 33 sztuki na razie już mamy. Połowę ponad mamy już, że tak powiem, pokonaną. No a stąd na razie nic nie ma, aczkolwiek tylko chmury widzimy. Zmieniliśmy troszeczkę miejsce obserwacyjne. No i co, twój Tomek? Do kolegi. No, do kolegi właśnie, do kolegi Jarosława, tak? Tak, do kolegi. Gdzie on tu? O, tu jest właśnie, o tu. Tu widzimy właśnie. To po, ile kolega Jarosław ma 100 kilometrów? No, po pół kilometra. Pół kilometra. No, to jest akurat pół kilometra, pół litra, to są takie fajne jednostki miary. Ta, tutaj tylko wszyscy zmotoryzowani, to nam nic nie da takie mierzenie. Ale sobie tu będziemy mogli spokojnie popatrzeć, poczekać. Jeszcze Tomek, 33 sztuki, to już powyżej. No, połowę przekroczyłem. Przekroczyło. A jeszcze zostawiłeś w gołębniku 40 ile? 5, czyli nawet jakby te nie przyszły, szkoda, że to te niby najlepsze, tak? Znaczy, no dużo nie brakuje takich, co dobrze siadały czołowo. Ale no, pewnie dalej przeszły, weszły gdzieś w czołówce. A, ale se spokojnie będą. Nie, na pewno o, patrz, tam je, a to nie chyba. Zleci się pewnie, tylko. No niestety nie lecą z kierunku, no ale tutaj w oddziale chyba. No, zobaczymy później na listach, jak to wyglądało. Wszystko wyjdzie, zobaczymy. Pomału będziemy kończyć naszą relację, ale w międzyczasie jeszcze dwa gołębie naleciały tutaj z tego kierunku. No niestety niekorzystnego, południowo chyba wschodni, już całkiem z daleka, ale widzimy, doszły. Jeden tak chyba biały, taki pstry mocno, co? Pstry taki, o. O, i tam sobie, ale za to siat od razu odbity. O, żeby tylko wszedł szybko, ale te nie mają żadnych oporów. O, słyszymy. To twój też, Tomek, na pewno, nie? No. Właśnie, tak patrzę, a no widzimy właśnie. O. Podobne do tego właśnie, co na aukcję mamy przygotowane. No pomału będziemy naszą relację kończyć. Tutaj kibiców zostawiamy. Wy tu będziecie jeszcze czekać długo pewnie, co? No, na pewno. No tutaj, tak. Ja nie pytam Tomka, tata, to ja wiem, ale tutaj kolega z Dochemży do domu się nie wybiera, widzę. Nie, bo ja mieszkam tu kawałek. Aha, no to jak u siebie prawie. No, blisko. No tutaj. Zobaczymy później, jak te pozycje mają gołębie na listach tutaj w oddziale 0326 Toruń. Tomek tam jest trochę niezadowolony może, ale to tam jest niezadowolony. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. To będzie wszystko widać na listach, bo wszystko zależy od tego, jak przyleciały te gołębie u innych kolegów. Także na razie dziękujemy bardzo. W tym roku w oddziale Toruń już nie będziemy na lotach. To już ostatni lot. Tak, ostatni, ale może coś jeszcze nam się uda w tym roku zarejestrować. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.